jeszcze rozgościłaś. To teraz powiesz mi wszystko, jak było, jasne? Co dały ci te studia? Długo tak będziesz siedzieć? Zacznij w końcu mówić. Jestem studentką 5. roku na kierunku prawo. Przede wszystkim podczas tych studiów wiele się nauczyłam. Studiuję prawo, więc wiem, że nie muszę z wami współpracować. Jestem tak szczęśliwa, że ja mogłam tutaj studiować na tej uczelni. To jest niesamowite, ten kierunek, prawo, jurysprudencja, po prostu ta wiedza. Ja znam swoje prawa, jestem studentem prawa, ja chcę adwokata. Co dały mi te studia? No to dużo dały, co tak... Tak konkretnie mam mówić, co dały mi te studia. No to... Chorobę psychiczną. Studiuję prawo. I mam depresję. A rodzice są ze mnie zadowoleni. To w takim razie powiedz, który egzamin był najtrudniejszy? Boję się. No mów! To jest trudne pytanie, bo jest bowiem w czym wybierać. Chcę już to skończyć, więc powiem... Postępowanie karne. Czy nie? Ochrona środowiska. Postępowanie karne. To było najtrudniejsze. Pani profesor zmuszała nas, żebyśmy chronili to środowisko. Nie chcę o tym mówić. Najtrudniejszy to był... najtrudniejszy egzamin. No, najtrudniejszym egzaminem to był... Czy ja wiem, czy był jakiś trudny egzamin? No przecież to chyba wystarczyło się nauczyć, prawda? Egzaminy to nie problem. W porównaniu z tym, co mi teraz robicie. A który egzamin wspominasz najmilej? Można się było do jakiegoś nauczyć? Czy to było ponad siły? No nie wiem. Może jakiś ustny? Ta historia prawa to tam były takie różne... To nie, historia prawa nie była najprostsza. Myślę, że każdy. No przecież naprawdę wystarczyło się nauczyć. Żaden. Nic się nie podoba. Spotkało cię coś dobrego na tych studiach? Czy nie? Coś dobrego... No były fajne imprezy. Raz znalazłem 5 dych na parkingu. Ach, ile mam czasu, żeby o tym opowiedzieć? Myślę, że godzina mi nie wystarczy. Tak. Pani od postępowania cywilnego zapamiętała moje imię. Jestem tak szczęśliwa, że mogłam brać udział w tych wszystkich kołach naukowych. Że ja mogłam organizować tyle wydarzeń. Że ja mogłam spotkać tak wspaniałych wykładowców. Przykłady mam dać, tak? To nie, no przykładów to nie mam. Nie żartuj sobie w ten sposób. Przestaniemy w tej chwili tak rozmawiać. Masz mówić wszystko, co wiesz, rozumiesz? No musiały być jakieś zajęcia, wykłady, ćwiczenia, które ci się podobały. Wiele. Muszę składać jedno? No może takie były. Ale jakie? Te z ewakuacji. Na pewno ćwiczenia z prawa administracyjnego. Tego trochę było. Ćwiczenia na WF-ie. Ćwiczenia z prawa gospodarczego publicznego. Prawoznawstwo. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, co mnie czeka. Te zajęcia z dziekanem, ojeny. No chodziłam po prostu 2 razy. Jak można było, to ja chodziłam 2 razy. Prawo konstytucyjne, później prawo administracyjne, postępowanie administracyjne. No nie wiem, no teraz to nie powiem. To tak... No, jakieś były. Więcej nie powiem bez adwokata. Czyli co, obecność 100%. Na wszystkich zajęciach? To jest niemożliwe. Musiały być jakieś zajęcia, wykłady, ćwiczenia, gdzie była nieobecność. Ja nie uwierzę w to, że wszędzie zawsze była obecność. Nie, myślę, że z obawy przed tym, że nie będę miała idealnych notatek, chodziłam na wszystkie ćwiczenia. Przecież byłam nawet na każdym WF-ie. Nie interesuje mnie, czy pan w to wierzy, czy nie. No mów! Odpowiadaj. Tak, nie będę się obciążał, nie będę mówił nic, co może wpłynąć na moją sytuację. Nie, zdarzyło się czasem, ale to tak nie za dużo. Na wszystkich byłam. No to co? Cieszysz się, że to koniec studiów? Tak, bardzo. Już nie mogę się doczekać.
No, to jest trudne pytanie. Będę się cieszył, jak to się skończy. No, zdecydowanie. Cieszę się, że to koniec i chcę już to skończyć. I te studia, i to. A może będziesz tęsknić? Ale to tak czy tęsknić? Tak. No będę tęsknić zdecydowanie, przecież te studia to były najwspanialsze lata mojego życia. I nie wyobrażam sobie, żebym mogła robić cokolwiek innego. Nie, nigdy. No nie! No gdzie? No gdzie? Ja tęsknić? Prawo to był strzał w dziesiątkę. Ja się jeszcze nad tym zastanowię. No mów! Co tutaj się dzieje? No jak to się dzieje? Trwają czynności. Nielegalne, panie prokuratorze. Jacek Potulski, jestem pana obrońcą, idziemy. Ale ja jeszcze nie skończyłem. Trudno.